Panie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ja nie będę mówić tu o kuluarach, ale proszę Państwa, jest więcej niż ktoś tam zostawia trzy kropeczki. To jest przyjaźń, to jest to po prostu dobroć. Dobro. No i nasz Grzegorz, z którym się znam, i ten krótko tę historię może powiem, jak to się stało, że właśnie on, a nie inny. Proszę Państwa, ja jestem bardzo późnym debiutantem. Obecnie jestem w wieku, o którym się mówi, że... przepraszam, inaczej. Jestem w wieku, za miesiąc będzie o nim mowa, że jestem seniorem. Czy sobie mówi sobie per senior, tak? Czyli za miesiąc będzie 60 lat. Zadebiutowałem w wieku lat 54, prawda? Czy późno? Późno. To wcale nie znaczy, że ja nie pisałem. Ja przez ten cały czas pisałem. Pisałem wiersze. I proszę Państwa, zdarzyło się w roku 2010, że przez pewną osobę dotarły do Białegostoku, do dyrektora Książnicy Podlaskiej, pana Jana Leonczuka, który jest świetnym poetą, dotarły moje wiersze. I on pierwszy odważył się opublikować je w tym oto tomiku, ilustrowanym przeze mnie zresztą. Ten pan ośmielił mnie do tego, żeby spróbować nawiązać kontakt z tym kimś, który był cały czas we mnie. To znaczy ze Świętym Bożym, którego piosenki po prostu uwielbiam, którego piosenki po prostu towarzyszyły mi, gdy mieszkałem 20 lat na wsi pod Trójmiejskiej. Jest tu pan profesor, który mieszka w tej wsi. Ja nie wiem, nie jest nazwisk. Który tam mieszka i kocha te wieś, chociaż też przecież jej nie pochodzi. Ja tam mieszkałem 20 lat i jestem przesiąknięty tą wsią, tą przyrodą. To zresztą wyniknie z tych wierszy, które będą czytane. Co chciałem powiedzieć? Byłem po prostu bezczelny i odezwałem się na stronie w kontaktach, na stronie Leszka Długosza i on mi zaczął odpowiedzieć. Bezczelny dlatego, że ukazałeś tę książkę pierwszą. Pewnie nie wiem, poznajmy. I proszę Państwa, poszło dalej. Również dzięki Leszkowi, pośrednio, różnymi takimi drogami, zdarzył mi się Teatr Słowackiego w Krakowie. Wielka aktorka Anna Polony poświęciła mi w ramach Salonu Rekomendacji Mistrzowskich cały program z Andrzejem Wolfcem. To wielkie wyróżnienie. Jednym wyróżnieniem jest także druga moja książka Łagodnia w Arkanach Krakowskich. No i później obie książki wydane dzięki naprawdę wielkiej wspaniałości mojego tutaj pana prezesa Adama Marszałka w wydawnictwie. Adam Marszałek, te oto dwie książki. A ja przepraszam bardzo, jeszcze miałem podkreślić, że jest to Toruński Festiwal Książki. Powinien powiedzieć na wstępie. Również dziękuję organizatorom Urzędowi Miejskiemu, Wydziałowi Kultury za ten także, że mnie to tak wyróżniono. No i tak się toczy to wszystko. Zaledwie 5 lat, 4 książki. I to wydarzenie w tym miejscu. Proszę Państwa, na nas patrzą radcy miejscy, krakowscy, ja jestem z Torunia. Urodziłem się to w 56 roku. Pamiętam latarnię gazową na ulicy Polonowej. Pamiętam na Nowym Rynku targowisko miejskie. Pamiętam, jak wchodząc do 11 do szkoły podstawowej, numer 11, pamiętam te końskie zaprzęgi. Pamiętam tramwaj, który przejeżdżał przez słup Cezara. To jest coś po prostu niebywałego. Pamiętam kuźnię, gdzie podkuwano konie, gdzie my mali chłopcy, pierwszy klasista, drugi klasista, czy trzeci klasista, już nie pamiętam, gdzie 11 chodziliśmy oglądać, jak tam podkuwano konie. To jest coś niebywałego. Proszę Państwa, to nie jest tak wcale dawno temu. No i chyba tyle. Oddam głos teraz Leszkowi Długoszowi.
zgadziłem się za wiele. Powiem, dlaczego tak się jakby potoczyły sprawy, że jesteśmy w jakimś swoim pobliżu. Nie to prywatne, dlatego że mam podobne upodobania co do przyrody, co do muzyczności. Chrystian już jakby zadaje też tutaj zwierzę pewnego rodzaju skłonności w kierunku i nie tylko do małżeństwa. Ale myślę, że zdziwiła nas pewne pochylenie w rozumieniu poezji, wyborcze pewnej stylistyki, pewnego gatunku i można powiedzieć, że jesteśmy z tej takiej konserwatywnej opcji poetyckiej, to znaczy z tej stylistyki, która respektuje dalszy ciąg i uważa za nie wyeksploatowany jeszcze stary typ wiersza starożytnego, gdzie się może pojawić rym, gdzie jest muzyczna fraza, gdzie jest kontrolowana wyobraźnia do odczytania, gdzie autor stara się rozjaśnić sens swojego przekazu niż zaciemnić, co można powiedzieć, sytuuje nas po przeciwnej stronie modnych czy obowiązujących nawet kierunków literacji, a zwłaszcza poetycji, gdzie wszystko ma być rozbite, rozkojarzone, rozdrobnione i łatwo, co może być jakiś sens i jeszcze te wszystkie po kolei dodać do dziwactwa. Łączy nas więc pewnego rodzaju respekt wobec słowa, jego poszanowanie i respekt wobec formy poetyckiej. Jeszcze na końcu dodam to, że łączy nas z pewnego rodzaju też rozumienie poezji, funkcji poetyckiej. To znaczy, oczywiście jest poetek obszarem nieskończonej wolności ekspresji, tak jak sobie autor wymyśli, wszystko co mu śpiewa, co mi śpiewa, co spotyka, ma prawo bytu, ale my chyba, jak nie tylko my jesteśmy grupa obecnie dosyć silna, może nawet najsilniejsza obecnie ostatniej polskiej poezji, która w dalszym ciągu respektuje i uwypukla pewien obowiązek poetycki wobec takich wartości, jak wobec pewnych tradycyjnych wartości, jak patriotyzm, jak związki z korzeniem, jak związki z językiem, z tradycją, jak pokonywanie pewnego ładu moralnego świata. I coś, co zostało w ostatnimi czasy przekreślone, odsunięte jako nieważne, zużyte i już krępujące wolność człowieka, nie, jest pewna rolę, która z całą świadomością wbrew obowiązującym modnym kierunkom idzie wbrew, to znaczy odważa się na pewnego rodzaju nowy romantyzm. Zaangażowanie poetyckie w kierunku jakiejś idei, tej, którą powiedziałem, te wartości sprawdzalne, tutejsze, przy całym respektowaniu wszelakich swobód i człowieka jako jednostki i człowieka piszącego. Próbujemy, ale z dziwnym spojrzeniem, czy wystarczy, czy siłą, by
muzyka, nie wyspykamy języka muzyka. Wierszyk, znaczy ta to jest dawno. Natomiast wierszyk następny, następna piosenka, a człowiek tak zdaje się, to której się przemawiałeś, jest tekstem znalezionym, jak się znalazłem w piwnicy i tam podzielały się teksty jeszcze nie wydane chłopaka, który przede mną przychodzi, pisał tam stępki, piosenki, wiersze, rozmaite rzeczy, takie kabaretowe i nie tylko, a potem umarł i zaliczył się zaledwie 25 lat, potem długo, dość długo przez wiele lat był niewydawany i głucho i całkiem nie wiedział co i jak. Ja te teksty poznałem wcześniej i było mi bardzo po prostu źle z tym, że to jest nieznane, niewydawane i tylko rozumiem przeszkody, żeby tę poezję wydać. Potem zostało to wydane i okazało się, że autor traktowany jest jak najciekawszy, no niespełniony, ale bardzo już wyraźnie zarysowany, najciekawszy poet polski drugiej połowy XX wieku patetycznie, a mówię to Andrzej Mursi, który tam przede mną był i ja zacząłem jako pierwszy właściwie śpiewać w Mursie, jeździć, gdzie tam śpiewałem, opowiadałem o tym chłopaku i o tych wierszach, które są ostre, dynamiczne i takie, powiedziałbym, dosyć brutalne na czasy i obyczaje, ale też są rzeczy lekkie, śmieszne, kabaretowe, jak ta pioseneczka, do której dorobiłem muzykę. Także jeśli chodzi o muzykę, to jest moje konto, ale cały refren i wydania to są Andrzeja Mursy. Ja chciałem być poetą, dobrze przyjść poetą, łatwy rąk występem. Tam żyły buty, tak i dobrze żyć na świecie. Ja chciałem być poetą, dobrze przyjść poetą, łatwy rąk występem. Zawsze tytuł. Wiesz jaki?
No. Leszek Długosz. Leszek Długosz, właśnie. Co wymyślać? Proszę Państwa, ta piosenka mi towarzyszyła, jak chodziłem po tych swoich łąkach. A łąki to były takie, proszę Państwa, w tej miejscowości, nie opodal Torunia, nie dbałem. W kwietniu było 10 hektarów kwitnących kaczeńców. 10 hektarów, po prostu morze żółte. Trzeba było zamykać okna rano, ponieważ żurawie, które tak kocham, swoim pangolem, po prostu wdzierały się tak po cały porządek, jako cały spokój. I ta piosenka towarzyszyła mi po tych łąkach, po tych lasach, po tych wertepach. Wówczas, w czasach, kiedy byłem wyprostowany jak sosna, a piękne tam sosny są, i kiedy byłem czasami tak spłaszczony jak te trawy późną jesienią. Takie czasy bywały wówczas. Zresztą proszę, nie proszę mną żonę. To jest piosenka szczególna, ponieważ ja tak traktuję to, co powiedziałem, z dużą wyrozumiałością, ponieważ ja napisałem, jak miałem 14 albo 15 lat. I zupełnie zostawiłem daleko, daleko za sobą. Janusz ma niezwykle sentymentalne do tej piosenki, a to jest naprawdę grzech bardzo wczesnej młodości i bardzo, nie wiem, wczesnego przybliżania się do zakochania się, a może nawet już były. Jak to wtedy, kiedy się to tak zaczyna. Dobra, słuchaj, a nie zrobiła tego ze mną? Ja nie mam głosu. No właśnie. Jak ty się zechciałeś, mieli się to, że dołącz. To jest taka malarska. Nie potrzebna druga. Niepotrzebny róg, niepotrzebny róg, kto dziś nim przyjedzie, kto dziś nim odjedzie, kiedy wiatr za przyjedź,
Witamy czas. Oczywiście jeszcze raz zapraszam. Jak się Państwu nie podobało, to też mamy propozycję przyjść się swoich znajomych, przyjaciół i tak dalej.